Agustin, powiem ci szczerze, że śledzę to, co dzieje się w serwisach plotkarskich i nie tylko. Twoje nazwisko ani razu się nie powieliło w tych wszystkich publikacjach, które gdzieś cały czas krążyły w eterze. To jest dopiero zaskoczenie. Czy ty czujesz lekki stres? Bo ja wiem, że to jest twoja działka, to jest twój fach, taniec. Na tańcu się wychowałeś, taniec drzemie w tobie, ale mimo wszystko to jest zupełnie nowy projekt. To nie jest nowy projekt dla Agustina Jegoroli, bo no tak, pierwszej edycji jestem głównym choreografem i jestem cały czas przy tym programie. Uwielbiam ten program, jest nowoczesny, jest po prostu spotkanie z legendarnymi choreografami, choreografiami. To wszystko powoduje, że strasznie lubię ten program i jak otrzymałem taką propozycję, to naprawdę długo się nie zastanawiałem. Ja się tak zastanawiam, czy tu będzie jakieś starcie dwóch światów, bo nie jest tajemnicą, że ty, droga Ido, nasza cudowna koleżanko redakcyjna, z Agustinem znacie się od lat. Dojrzewałaś tak naprawdę na jego oczach i tutaj spotykacie się też w trochę nowej roli. Taniec z was dojrzewał. Każdy ma też inne spojrzenie na nie, prawda? Inaczej go czujecie na pewno. I teraz pytanie, czy będą jakieś zgrzyty, jakieś starcie między dwoma zaprzyjaźnionymi... Znaczy, my takich rzeczy na pewno nie planujemy. Ja mogę powiedzieć sama od siebie, że niezwykle cenię Agustina Egurolę za to, co zrobił w świecie tanecznym, szczególnie u nas na scenie polskiej. To jest naprawdę coś niesamowitego. I Agustin o tym wie. Znamy się rzeczywiście od mojego 16 roku życia i też już mieliśmy okazję spotkać się w takiej roli, za jedną ławą, że tak powiem, jurorską. Tak samo cenię niezwykle Joasię Jędrzejczyk za to, co pokazuje cały czas, swoją siłę, to, żeby walczyć właśnie, żeby pokazywać to, że można walczyć o swoje i jeszcze mieć do tego piękną, wspaniałą klasę i być super kobietą, która inspiruje. Ale powiem wam szczerze coś, że ja się czuję trochę taka matka tego programu, no bo byłam od początku. Dosłownie w przenośni. Dosłownie w przenośni, wiesz. Tam jest ojciec. I ojciec to jest mimo tego, że widzowie rzeczywiście nie widzieli Agustina Egurolę. Wy jako uczestnicy też wiecie, że Agustin zawsze był tym duchem tego programu, był głównym choreografem, tak jak powiedziałam. I tu podkreślamy, że w tej edycji również będzie głównym choreografem programu. No właśnie, bo to Agustin już od początku towarzyszy wszystkim uczestnikom na próbach, więc wie o nich najwięcej w tym momencie, tak jak wiedział też od początku, od pierwszej edycji, więc myślę, że za dużo się tutaj nie zmieniło, jeśli chodzi o Agustina, lecz po prostu w tym momencie widzowie poznają jego opinie, a wcześniej one gdzieś zostawały za kulisami, więc dla mnie to jest fascynujące i nie mogę się już doczekać, sama, żeby usłyszeć byłych uczestników także.